Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Od jutra na pogodę w Polsce będzie wpływać układ baryczny wysokiego ciśnienia. Pogoda powoli zacznie się poprawiać, jednak jutro na niebie jeszcze przewaga chmur. Od piątku za to więcej słońca i wyraźnie cieplej niż dzisiaj. Dzisiaj w nocy padać już nie będzie, choć w całej Polsce zachmurzenie będzie całkowite. I temperatura dość zróżnicowana, bo najzimniej będzie w regionach północnych, tam 3-4 stopnie, a najcieplej na południu Polski, tam 6 stopni. W regionie łódzkim w nocy 5 stopni na plusie, ta noc pochmurna już bez opadów i ze słabym wiatrem. Ciśnienie w nocy wyniesie 1000 hektopaskali i pójdzie w górę. Jutro utrzyma się ta pochmurna pogoda, ale dobra wiadomość jest taka, że parasole możemy już zostawić w domach. Najlepiej będzie na południu, bo tam są szanse na przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura najniższa w Trójmieście to 6 stopni, a najcieplej, podobnie jak w nocy na południu, Kraków, Rzeszów z temperaturą w okolicach 12 stopni. W regionie łódzkim to będzie raczej pochmurny dzień i tutaj słońca prawdopodobnie nie zobaczymy, choć na krańcach południowych są niewielkie szanse na przejaśnienia. Temperatura 11 stopni, ciśnienie 1003 hektopaskale będzie dalej rosło, ale warunki biometeo jutro będą niekorzystne. W kolejnych dniach wracają do nas wiosenne temperatury 16 i 17 stopni. Możemy też liczyć na dużo słońca, padać na pewno nie będzie, a jedynie w sobotę zachmurzenie ma być duże, miejscami całkowite, z tym, że tak jak mówię, parasole na pewno nam się nie przydadzą. Powrotu srogiej zimy póki co w prognozach nadal nie widać. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia!